Daria Dziwisz. W branży jestem od 2005 roku i prowadzę swoją własną agencję nieruchomości Real Estate 24. Wirtualne spacery to taka super nowa technologia, przynajmniej w Polsce na pewno jest bardzo nowa, promowana bardzo mocno przez Otodom. I jest to coś, co zdecydowanie oszczędza nasz czas, ułatwia komunikację z klientem i przekłada się na ilość wizyt na naszych ogłoszeniach. Oszczędność czasu przede wszystkim wynika z samej funkcjonalności tego programu. To jest naprawdę bardzo intuicyjne narzędzie, gdzie w bardzo prosty sposób można poskładać te wszystkie zdjęcia i elementy w końcowy efekt, którym jest wirtualny spacer, a potem oprowadzić po nim naszych klientów. Efektem końcowym będzie to, że ten klient, który spotka się z nami wirtualnie, on zaoszczędzi swój czas, bo nie będzie musiał przyjechać na nieruchomość, a my zaoszczędzimy swój czas, bo nie będziemy musieli również na tę nieruchomość jechać. W pandemii te relacje z klientami w pewien sposób uległy zmianie. No i tutaj jakby naprzeciw wyszły właśnie wirtualne spacery, które cały czas w jakiś sposób skracają dystans pomiędzy nami a klientem, pomimo tego, że nie spotykamy się live. Dzięki komunikacji przez Messengera i WhatsAppa i możliwości interakcji online w bardzo prosty sposób jesteśmy w stanie przedstawić klientowi tą nieruchomość, chodząc z nim online po nieruchomości i wskazując kolejne pomieszczenia, prezentując tą nieruchomość tak, jakbyśmy stali obok siebie. Dodatkowo możemy zaprezentować też rzut, czy w samej nieruchomości możemy dodać punkty tak zwane informacyjne, punkty POI, w których w szczególny sposób klient powinien być wprowadzony, poinformowany o pewnych zaletach tej nieruchomości lub wyposażeniu. Jeżeli chodzi o takie fizyczne użycie wirtualnych spacerów, to ja już wiele razy z tego korzystałam. Udawało mi się już wirtualnie sprzedawać nieruchomości na przykład obcokrajowcom, którzy nigdy nie pojawili się w Polsce, kupili nieruchomość, po paru latach sprzedali ją. A wszystko to dzięki możliwości właśnie zdalnej technologii. Ale bardzo i to w fajny sposób działa to również w przypadku klientów biznesowych, czyli osób, które są delegowane na przykład do przyjazdu, do Poznania. Wiedzą, że muszą mieć na przykład za tydzień albo za dwa już nieruchomość, nie są w stanie wyrwać się ze swojego miasta, a chcieliby w jakiś sposób zobaczyć tą nieruchomość przed podjęciem decyzji. No i opcje są dwie. Oczywiście można gdzieś chodzić z telefonem, robić jakieś wideokonferencje, ale o wiele łatwiej i sympatyczniej będzie przy użyciu takiego wirtualnego spaceru, gdzie możemy tego klienta po prostu przeprowadzić i na tym etapie już ten klient jest w stanie podjąć decyzję. Tak, pani Dario, biorę, wynajmuję, albo nie, pani Dario, szukamy dalej. Wirtualne spacery są tym głównym produktem, który podwyższa klikalność, widoczność, no i też widoczność samej naszej oferty. Co jest też ułatwieniem, to sama wyszukiwarka w Otodom, która daje już klientowi możliwość tego, że może sobie wybrać i zaznaczyć na przykład, że chce zobaczyć tylko i wyłącznie ogłoszenia z wirtualnym spacerem. I w tym momencie, jeżeli takiego spaceru nie mamy, nasze ogłoszenie się takiemu klientowi po prostu nie pokaże. Patrząc na to, w jakim kierunku idzie aktualnie rynek nieruchomości, czyli jego profesjonalizacja, to każdy agent, a zwłaszcza ten profesjonalny agent, musi w tej chwili używać nowej technologii, czyli wirtualnych spacerów przede wszystkim, co ułatwia nam pracę, klientom komunikację i efekt końcowy jest naprawdę wow.